Nie wiem, strzelę sobie coś, dobra? Witajcie, tutaj Kamcio z Candy Freestylers i kolejny odcinek na tym kanale, a dzisiaj challenge: zgadnij piosenki bez podkładu, bez bitu, bez instrumentalu, jak zwał tak zwał, po prostu sama narracja, czyli to, co raper śpiewa. Oczywiście z siostrą, siemanko, i z Marszfanem. Jednak Daria będzie musiała zgadywać wykonawców, a Marszfan tytuły piosenek, czyli będzie sprawiedliwie i niesprawiedliwie, bo Daria tak rapu nie słucha. Gości pytam, ile łapeczek? No myślę, że ile? 6K? Może być, no. 6 tysięcy, bardzo duże wyzwanie, ale no spróbujcie dobić, ponieważ pod poprzednim filmem zostawiliście tyle wyświetleń i tyle lajków, więc mam nadzieję, że również pokażecie taką aktywność i będziemy lecieć jeszcze wyżej. Subskrybujcie, ponieważ lecimy po 80 tysięcy subów, niesamowita liczba, więc subujcie z dzwoneczkiem 3 filmy w tygodniu, więc naprawdę warto. A teraz czas na Instagramy. Tutaj widzicie Instagrama Marszfana, jeśli go zaobserwujesz, otrzyma spam lajk w naszym profilu. Tutaj widzicie Instagrama Darii, ta sama zasada, obserwacja równa się like. No i tutaj, na środeczku widać na środeczku Instagrama Kamila. Mój Instagram, jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam lajk na profilu, więc naprawdę warto. My już nie przedłużamy, zapraszamy do oglądania. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest footballteam.pl. Footballteam to polski przeglądarkowy menedżer piłkarski, w którym tworzysz i rozwijasz własnego zawodnika, zakładasz lub dołączasz do drużyny i rywalizujesz przeciwko innym w ligowych rozgrywkach. Gra wyszła na początku tego roku i dynamicznie się rozwija, dlatego jeżeli jesteś fanem piłki nożnej, warto się zainteresować. A rejestrując się z linku poniżej, mocno wspieracie ten kanał, dzięki czemu mogę wypuszczać filmiki częściej i lepszej jakości. Niedługo nabór do pierwszego klubu Candy Freestylers w historii footballteam.pl. Zapraszam serdecznie. Okay, a więc myślę, że 5 piosenek będzie ok. Jeśli ty zgadniesz tytuł, masz poprzeczkę. Jeśli ty zgadniesz wykonawcę, masz poprzeczkę, bo na tytuł raczej nie dasz rady. Na pewno. Dzisiaj jest pojedynek Daria vs Marszfan. Wygra ten, kto będzie miał więcej poprzeczek, więcej punktów trafionych, tak? Prawda? Okay, o to chodzi. Jeśli ty nie będziesz znał wykonawców, może umówimy się na to ABCD jak z Justkiem, ale będę ci szeptać na łóżko. Dokładnie, lecimy. Okej, czyli w komentarzu piszcie również swoje odpowiedzi, my będziemy przyczepiać wam serduszka. No i czas na pierwszą piosenkę. Daria skupia się na wykonawcy, a Marszfan na tytule. Zagłupi na okradanie biedronze. Co za pały, no teraz jak to z pytakiem są, odpowiadają Polak mały. Co za pały, Bizi to Polak wielki jak całe Stany. Co z honoru nie splamił, choć kurwy nalegały. Została garstka nas, ty to nie gangsta rap, choć... Okej, czy Daria, ty znasz wykonawcę? Mówisz? No tak, myślę, że Marszfan się skupia na tytule. Co tam wykminisz? Nie wiem, strzelę sobie coś, dobra? No strzel, no okej, jak nie znasz to. Białas? Okej, a Marszfan tytuł? Nie mam bladego pojęcia. Ponieważ ja też nie znam tej piosenki, szczerze ci mówię. Nie. W tym momencie chyba tylko Daria będzie miała poprzeczkę, będzie miała no, tak. Prawidłową odpowiedź. Ej, ty sobie jest... serio ten? Nie, no zgadłem. Coś tam kojarzyłaś. Mam męski głos, taki poważny okay. głos. To jest, głos. To jest Białas? My nie mamy męskich głosów, znaczy ty masz. My nie mamy męskich głosów, no przecież ja... Więc Daria ma poprzeczkę, a to jest piosenka tak jest. Jak oni. Na niebie drące, co zapały. No teraz jak to z pytakiem są, odpowiadają Polak mały. Co zapały, Bizi to Polak wielki jak całe Stany. Co z honoru nie splamił, choć kurwy nalegał. Jak oni. Kompletnie nie znamy, nie? Nie mam bladego. No niestety pierwsza runda dla Darii, ale będą później tylko łatwiejsze piosenki. Lecimy. Super. Trafiaj ją, póki masz szansę. Okej. Okay. Aj, i nad poprzeczką. No i dobra, lecimy z kolejną rundą, nie? Okej, okay, w tym momencie nadal 0-0, chociaż z lekką przewagą dla Darii, ponieważ zgadła dobra wykonawcę. Czas na drugą piosenkę. Powinniście znać oboje. Mam, rośniemy powoli, bo drzewo tak ma. Dziś mamy tą pewność, na polu fiołków stoimy samotnie jak oba. Wasze rapy mam na kąpie spakowane, water kosz. Wasze rapy mam na kąpie, już to wcześniej robił ktoś. Hyper hype. Młoda babka, tylko plama z hyper hype. Nie, nie wiem co to jest. Okej, okay, ale... Odpowiedź mogę dać? No, możesz dać to jest jeden z trzech wykonawców, które no mają męski głos. To Paluch albo Borikson. No to dawaj. Tylko kto to teraz? Kogo ja ci mogłem tutaj dać, no? No to Palucha powiem. Okej, okay, a Marszfan? No to jest Paluch, kontrola jakości. Dokładnie. Pewność na polu fiołków, stoimy samotnie jak bałwa. Wasze rapy mam na kopie spakowane, folder kosz. Wasze rapy marne kopie, już to wcześniej robił dosz. Hyper hype, modna papka tylko dla mas. Hyper hype, kontrola jakości nieznana. Czyli oboje dali radę bez podkładów odgadnąć. Marszfan ma oczywiście trochę trudniejsze zadanie, ponieważ miał tutaj no tak tytuł do odgadnięcia. Ale idealnie zatrzymałeś na... Specjalnie musiałem przed kontrolą jakości, tak? Jakości. Ponieważ też kojarzę tą piosenkę. Tak. Lecimy. To co, lecimy po 1-0, prawda?
i za nisko, a teraz Daria ma. Teraz mam szansę. Strzał. Trafiajcie do poprzeczki, bo tutaj, wiecie, Candy Freestylers jest w nazwie, nie? I to może powtórzmy to. Pamiętaj, że nie będziesz miała więcej takich sytuacji. I troszkę, ale było blisko. Nadal 0-0. No, a z leciutką przewagą Darii. Niby jest to 2-1 muzycznie. Lecimy trzecią rundą. Każdy chce mieć hajs, każdy o tym duszni. Puści. Czemu ludzie są puści, czemu są źli i okrutni? I doprowadzają wciąż do kłótni, czemu żaden z nas nie odpuści? Okej. Daria wykonawca. Nie mam pojęcia. Bardzo charakterystyczny głos. Puszczałem ci przed nagrywkami w sumie jedną piosenkę. O, ty żuja. Tam jest... Gdybyście był? Żabson? Nie wiem. Na pewno? Jeszcze jest ktoś inny. Odpowiedź Żabson. Jak coś inne... Podpuszczacie mnie? Nie. No, ja daję Żabsona. A ty piosenkę? No i to jest Żabson. Ale do... Kurde, no nie. Nie wiem, ludzie, cokolwiek. Nie. Rich Art. Puści, czemu są źli i okrutni? I doprowadzają wciąż do kłótni. Czemu żaden z nas nie odpuści? Każdy chce mieć władzę, każdy chce mieć hajs, każdy o tym tuśni. Każdy o tym tuśni. Puści, czemu ludzie są puści? Richard. Od Żabsona. Boże. I Borikson też jest na hicie. Czyli znowu Daria ma piosenkę i teraz już trafcie. Słuchajcie, dobra? Kto znał tą nutę, niech pisze, no, w komentarzu, bo naprawdę szacun. I my przypniemy wam serduszko. Dokładnie. Bo ja nie miałem pojęcia. Dobra, no to znowu co? Znowu Daria. No i ma to. I teraz Marcia musi odmawiać. Okej, okay, też jeden z hitów, więc myślę, że to powinniście znać. Ale puszczam wam fit. Tata jest winą i stąd jak papa tacze. Nie chcę patrzeć już jak moja mama płacze. Więc wszędzie tylko dragi beksy, czy jestem moc szczepieńcem. Miałem w chuju to, że śmiało się tu całe miasto. To gdzie co dzień kwitła tylko zazdrość albo aptykarstwo. To śmiało dosyć. Opuszczałeś jakąś piosenkę jego dzisiaj? Nieważne już. Powinnaś się na to zwrócić uwagę. Jaki to jest charakterystyczny no głos. No właśnie, ty, nie wiem, ja się znowu tu ośmieszę teraz. Musisz jakieś typy podać i odpowiedź, my tu czekamy. No to podam Taco. Taco Hemingway? Tak. Teraz czas na Marciana. Otóż nie, jest to oczywiście. Czy nie wiem, kto? Powiedz tytuł piosenki. Kojarzysz tytuł? Nie mam pojęcia. Ja jestem jakiś dziwny naprawdę, że nie znam tytułów piosenek. Co? No nie znam tytułu. No dobrze, nie, ale... No mogę powiedzieć już kto to? Tak. No jest to Quebo. To jest Quebo na Fide. Oczywiście, że to jest Quebo. Ale Fit U... Kojarzysz? Totalnie nie. Fit U Palucha i to jest piosenka Sterylnie. Całe miasto to gdzie co dzień kwitła tylko zazdrość albo aptekarstwo. To śmiał dosyć przeciw bóli, to już wtedy fetesz. Wszystkie kurwy patrzą z góry na nas tu jak w GTA. Tą rundę kończymy po prostu remisem i bez poprzeczek. Ostatnia runda, szansa na uratowanie po prostu kontroli Marszwana. Przekonamy no, super. Się. Ten raper rzadko był w naszych odcinkach. Okej. Okay. W wszystkim nie zalej w trupa, tylko weź się nie zatrać. W tym wszystkim za bardzo to taniec godowy, najprzyjemniejszy z tańców. Jesteś ostrą zawodniczką, masz co chcesz, możesz wszystko z spódniczką. Kitrasz dropsy, wiesz co lubią wszyscy chłopcy, że wyjściem włączasz mnie, Coco Chanel, Mademoiselle. Możecie razem podać wykonawcę. Daria będzie znasz czy nie? Nie. Możesz, nie wiem, strzelić kogoś? Nie wiem, czy będzie znał. Otóż to jest okay. Kolejna piosenka, której nigdy nie słuchałem. Wykonawca. Za wykonawcę dam ci poprzeczkę, jako prowadzący. Si. S. Sitte? Nie, co blisko dzisiaj. Jak co bardzo blisko? No dzisiaj bardzo blisko. Bardzo blisko dzisiaj, dobra odpowiedź. Nie wiesz? Sobota. Jezu, no tak, naprawdę. Damy ci poprzeczkę, ale jakimś utrudnieniem. Zaraz się przekonacie jakim. Oczywiście to jest piosenka Soboty, Tańcz głupia. Tańcz głupi, tylko weź się tym wszystkim. Za bardzo nie ubi, tylko weź się nie zatrać. Tym wszystkim za bardzo. Dobra, myślę, że on w tych butach Rabony nie da rady zrobić. Na pewno nie. Więc... Ani nic w tych butach nie dam rady zrobić. Przygotujemy mu dwie piłki w takim razie, zrobić tam 8 okrążeń wokół piłki, wiecie, taki kręciołek, dizzy penalty. No i uderzyć normalnie sobie piłeczką w poprzeczkę. Spróbujmy. Strzał życia, tyle ludzi na ciebie patrzy, lecisz. Ty. No w tą. Liczysz mi? No pewnie. Pewno! 7, 8, go.
Ale blisko, ale jak wyczekał ten moment. Jaki moment? Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca, a więc wygrała ten odcinek niespodziewanie Daria. Gratulacje. Dzięki Marszan. Dzięki. Pamiętajcie o apce w górę. Oni chcieli 6000. Mega liczba, więc jeśli dacie radę, to wbijajcie. Będzie nam bardzo miło i będziemy bardzo zmotywowani. Jeśli chcecie więcej filmów z moją siostrą, to właśnie łapeczka w górę, subskrypcja i komentarz. Subskrybujcie z dzwoneczkiem, ponieważ 3 filmy w tygodniu, ale lecimy po 80000, więc naprawdę warto. Tutaj widzicie jeszcze Instagramy. Tutaj widzicie Instagrama Marszana. Jeśli go zaobserwujesz, otrzyma spam like na profilu. Tutaj Instagram Darii. Dokładnie, wbijajcie i followujcie. No i na środeczku mój Instagram Kamila. Ta sama zasada. Jeśli nas zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu. Naprawdę warto. W komentarzu piszcie kolejne pomysły na filmy, właśnie takie muzyczno-piłkarskie. Wielkie dzięki, że byliście, jesteście i będziecie. Cześć! Cześć.